Dobry wieczór. Jak motoryzacja, to i ceny paliw. Dziwnym trafem przed wyborami, jak to w państwie dyktatorskim, ceny spadły na łeb, na szyję. Podczas na rynkach światowych i na giełdach paliwa drożały, w Polsce ani drgnęły. Oczywiście po wyborach prawie codziennie paliwa drożeją. I do tych, co już twierdzą, że teraz to będzie wina Tuska, bo to już Tusk rządzi, pamiętajcie, że gówno prawda, bo jeszcze rządzi PiS. I w spółkach Skarbu Państwa nadal siedzą pisowskie mafie. Także widzicie, że co się dzieje w naszym kraju. Jak to w każdym dyktatorskim państwie próbuje się wpoić propagandę i ogłupić ludzi. I w sumie chyba jeszcze sporo ludzi idzie ogłupić tą propagandą. Ci, którzy już wierzą w to, że to jest wina Tuska, że już nic nie będzie, że będzie źle. Ale widzicie sami, co się stało. Zobaczymy, poczekamy. Do 13 nasz konstytucyjny prezydent, który dymał konstytucję, teraz sobie przypomniał, że jest konstytucja, ma czas. Zobaczymy, co będzie dalej. Bądźmy dobrej nadziei, że nasza motoryzacja dalej będzie istnieć. Nie z takimi drogimi paliwami. Wiadomo, że te paliwa powinny być w takiej cenie już teraz, ale nie, że spadają i gwałtownie teraz codziennie podwyżki cen. Także pozdrawiam i nie bądź chuj, subskrybuj. I spokojnego wieczoru.